Uciekamy! Uciekamy! A! Robię. Strzelają! Strzelają! Uciekamy! Na plaży ich zgubimy! Dobra, tu? Wysiadamy? I do wody! Dobra. Szybko! Jak się wypływa z wody? Nie no, serio, bo ja się utopię zaraz. Ej, bo mi powietrze... Babcia co padła i się przewróciła? O krawężnik. O krawężnik się przewróciła i nie żyje? Gdzie jest ta babcia? Pokaż mi tą babcię. Gdzie? Tu było. I tutaj stali panowie przed chwilą i wypisali normalnie mandat. I ją zostawili? I ją zostawili. Co? Jak się przewróciła o krawężnik i umarła? Ona umarła! No, przecież no to nie jest babcia! Przecież to jest jakaś młoda kobieta! Co? Ty ją walnąłeś! Przyznaj się! Ty jak ją to walnąłeś! Babcia? Gówno nie babcia! Babcia, widzę. Jak się rozkroczyła się w ogóle. No i czemu oni pojechali? Ej! O, one... Widziałem! Potrącili mnie, widziałeś? Czekaj, może wysiądą, wypiszą ci też może jakiś akt zgonu musisz, albo coś musisz, takiego. Myślisz, że wymuszenie zrobię teraz? Tak, pamiętaj. Oho! Ja to nagrywam! Ja to nagrywam wszystko! To będzie w internecie później, zobaczysz! Dobra! Ej, coś temu zrobił! Oni mnie zaczepili! Oni mnie zaczepili! Wow! Wow, wow, wow! Chłop, co zrobił? Dobra, no. Knockout! O coś! Ej, zaraz policja tu przyjedzie, prawda? Powinniśmy uciekać chyba z miejsca wypadku. Co ty robisz na tej ulicy? Dlaczego ty rozwalasz samochody czyjeś? Maciek! Chłopie kameruje, weź go ściągnij. Po prawej, jak? Zobacz, do wody robi. Ty, rzeczywiście! Eee, ziomek, ziomek! Kask mu ściągłem! Szybko, tutaj policja! Czekaj, ale ja chciałem zrobić zakupy w Żabce! Zabrałem cię tutaj dzisiaj, bo tu znajduje się stacja benzynowa. Ale tak naprawdę to jest Żabka! I okay. Oni mają promocję dzisiaj, no nie uwierzysz co. Hot doga? Na hot doga! Tak jest! Mają na hot doga! I słuchaj, wbijamy tam i musimy jakoś odsprzedać. Czekaj, no kurna, przestań p***lić mi tutaj, ja mam kwestię teraz! Plan jest taki, wbijamy tam do środka, nie? Dobra. I musimy użyć jakiejś perswazji na sprzedawcy, tak żeby wiesz, no dał nam zniżkę po prostu na te hot dogi. Więc używamy naszych pałek, rozgrzeszałek, ewentualnie jakichś takich broni, ale nie możemy używać broni palnej, okej? Okay? Żeby się nie przestraszył za bardzo. Dobra, szukam już jakiejś pałki, rozgrzeszałki. I jak już tam będziemy, no to oczywiście, wiesz, kradniemy mu hajsy. Słyszałem, że mają utarg dzienny stary, 50 zł co najmniej w takiej Żabce, więc na głowę wychodzi. Więc na głowę wychodzi jakieś 80 zł. Jak to podzielimy? Więc kurde, zajebiście po prostu, nie? Ułożymy sobie życie. Dobra, czekaj, tak po cichutku tam wchodzimy, wiesz, żeby on nie wiedział, że my tu się skradamy tam do niego. No bardziej się nie mogę skradać po prostu. A skradanie to się jest... plus! Wbijam nowy poziom skradania się. Po cichaczu, czekaj, gość mnie chyba zauważył, ale ja udaję, że tutaj wiesz, za pączkami jestem. Co jest? Co? Czemu on ci chce wygonić? A czemu policja? Dobra. Co to ma znaczyć? Halo, co to jest? Co to są za... Nie chciałem tylko kupić. No, my przyszliśmy po hot dogi. Po hot dogi przyszliśmy. Dwa do buzi chcesz od razu? Mój kolega ma dzisiaj takie nietypowe zamówienie. A czy my tu możemy wejść tak w ogóle? To jest chyba jego biuro. Zebrano figurkę, zebrano jedną ze 100 figurek w ogóle. Ej, faktycznie. Ja się zastanawiałem. I 1000 dolców dostałem w ogóle. No. Wow. Co tu się wyprawia? To on po te figurki chyba. Maciek, co oni ci zrobili? Ej, Maciek, bo on mnie wziął za zakładnika, ja nie mogę przejść normalnie, nie? No normalnie. Czekaj, bo tutaj bardzo uprzejmi pani policjanci przychodzą, panowie policjanci, tak? Do widzenia. No słuchaj, no gość mnie po prostu wypiął się i nie wiem na co liczy, ale to jest family friendly content. Idę to zobaczyć, idę no to gość, zobaczyć. Przesuń się normalnie, bo ci kopnę w dupę, no przesuń, że się, ja jestem gangster. No wziął mnie za zakładnika, no nie mogę stąd. Przeskocz go. No nie mogę skoczyć. O. Dobra, na zamek szedłem. Dobra, to gościu, siedź tu. Jesteś dobra. Teraz naszym... Ej, czemu nam gwiazdki się pojawiły? Tobie się pojawiły. O nie! Jakiś gangsterzy jacyś! Co on mnie strzelał? Co? Gangsterzy! Nie wiem! Ej, bo ten... hot doga przyszedł, wiedział, że ostatnio... Nie, ten gościu musiał należeć do jakiegoś gangu. Dobra, słuchaj, kradniemy te hot dogi. Wiesz, okradamy kasę. Wszystko bierzemy. Okradamy. Wszystko kradnę. Osłaniaj mnie. Policjant tu wbiega. Stary, jaki utarg mieli? 375. Dobra, musimy używać broni, bo do nas strzelają. Dobra, coverujecie. Moje hot dogi z Żabki. Mamy samochód, wziąłeś samochód ze sobą. Ja jeszcze patrzę, ej, tu jest bankomat w ogóle. Szybko, wybieraj pieniądze. Ale czemu swoje pieniądze? Ja chcę okraść ten bankomat, a nie swoje pieniądze wypłacić. Bez sensu. Nie wkładaj swojej karty po prostu, Weź gościa kartę, Ty, właśnie, czekaj. No to już, gościu, dawaj swoją kartę. W tym momencie, wyskakuj z pieniędzy. Mamona, już, wyskakuj. Czekaj, bo go torturuję. O co chodzi?
Czemu mamy 4 gwiazdki? Co tu się wyprawia? Wciśnij jebę, zacząć przeglądać internet na tym komputerze. Ja tu nie przeszedłem przeglądać internet. Sprawdź jego historię, nie. Sobie na sumieniu, że tak się bał. Nie. Oj, sorry, chciałem przeładować sobie tylko karabin. No nie wiem, że cię zabiłem. No zabiłeś. No jak na RP? Musisz mnie uratować, bo ja zostałem tu sam. Ale tutaj słodko, bo na ciebie leci już. No, bo jest dużo ludzi. Wszyscy ten chcą... Ten sklep był mega ważny, wiesz. Te pączki, te hot dogi. O, dobra, zabili mnie. Słuchaj, ten sklep jest spalony. Jedziemy gdzie indziej. Jedziemy do następnego sklepu, słyszysz? Pierwszy Żabkę, jedziemy do Biedronki. To jest bardzo dziwny odcinek, powiem ci. Niby do Żabki, ale tak naprawdę do Biedronki. Chodź tu za mną, ty będziesz biec. Trochę na twoją kondycję musimy popracować. Naprawdę mam biec. Ej, tu mają sklep z ciuchami, jego też możemy okraść. Ej, dobra, słuchaj, to robimy tak. Patrz, tu jest sklep z ciuchami, nie? Tam dalej jest jakiś sklep z lodami? Tak, chyba z lodami. Chyba z lodami. A tu jest w ogóle myjnia samochodowa. Ej, to możemy 3 sklepy naraz okraść, ale musimy najpierw, musisz wezwać swój samochód, żebyśmy mieli plan ucieczki, żebyśmy mogli stąd uciec. Ja się tu rozgarnę, co tu można ukraść niby z tej myjni samochodowej. Ja nie wiem, czy tu można coś ukraść w ogóle. Wodę na pewno. Dobra, mam furę. Tak? To wjedź do tej myjni, bo zobaczymy, czy coś się stanie. Chcesz ze mną wjechać do myjni? Dobra, wjadę z tobą do myjni. Ty, no powiem ci, myślałem, że okradniemy tą myjnię, ale widzę, że oni tacy biedni są, że nawet wody chyba nie mają. Zaraz przekonamy się, czy dobrze umyję furę. Wziąłeś mi wiaderka ze sobą? Jeszcze nie. I co? Co jest? No jedź. Nie mi to. Bzium. Muszę wyobrazić. Może w montażu mamy sobie to zrobić, czy o co chodzi? Może tą stronę trzeba wjechać. Dobra, chodź, idziemy do tych lodziarni, idziemy i do sklepu z ciuchami, który najpierw atakujemy. Chodź, wchodzimy tutaj do tego. Tylko pamiętaj, grzecznie. No było grzecznie, to ty coś zrobiłeś, że policję wezwał. Nie wiem, twoja morda się mu nie spodobała. Ja tylko się spojrzałem na niego. Krzywo się spojrzałeś na niego. Bo już za szybko wleciałem. No, tak grzecznie. Wchodzimy grzecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, a to jest pani. Hello. Cześć, jak widzisz, mam usraną koszulkę z tyłu. Dżem jadłem i usrała mi się cała. Z przodu też w sumie tak trochę. To nie są dziury po kulach. Szelikan, czemu ja się przebrałem? Czemu ty wyglądasz jak totalny frajer ostatni? Przebrałem się dla misji. Jak frajer wyglądasz? Przebrałem, no dobra. I co ty jesteś, Korwin Mikke, że z tą myszkę ubrałeś? Panią, hipsterskie ubrałem. Jakieś ciuchy. O, teraz wyglądasz jak taki 14-latek, który chce zostać raperem, nice. Ja tam nie, idę na zaplecze. Dzień dobry, idę na zaplecze. Ale na zapleczu nic nie ma! Wracaj tu! Tu jest! To musisz tu ogłuszyć! Tą babę musisz ogłuszyć! Ogłusz ją jakąś. Wyciągnę moją. Sorry, nie to. Do czego? Co ty jej tam robisz pod ladą? Ty masz ją ogłuszyć, a nie jakieś ciki bryki robić. Ale ja bym chciał ją ogłuszyć, ale nawet jej nie mogę piznąć. Tak to się. A, też nie. Czemu cię nie mogę? Co? No. A wyciągnij broń. No właśnie nie mogę. What the hell? A, bo my za grzecznie weszliśmy. Hasta la vista, baby. Dzień dobry. To jest na... Nie można napadu zdawać. Dlaczego sklepu z ubraniami nie można napaść? Wszystkie inne sklepy się da napaść, ale sklep z ubraniami? Nawet ściągnąłem gacie i to nic nie dało, nie wystraszyła się. Nawet się nie wystraszyła. Nie miała czego. Czekaj, otwórz mi te drzwi, uchyl mi te drzwi, a ja stąd strzelę. O, dobra. O, wystraszyła się, kradnij! Go! Cicho, ugaszę cię! O kurde, ale ci się karnacja zmieniła. Ty nie musisz iść przynajmniej do tego. Ej, czekaj. Tanie ciuchy są nieczynne, co? Nie. Ale ja muszę. Ja się nie przebiorę. No nie, przecież jak debil wyglądam teraz. Skąd dupa będziesz biegał? Chodź szybko, robimy ten napad na lodziarnię. Ja zrobić zakupy, kupić kola. My nie pokolamy po lody. Czekaj, ja iść na zaplecza, ja sprawdzić, czy wy tam nie macie czegoś. O, tam wszystko mi daje. Jak to wszystko ci daje? Co ty od niego kupujesz? My go okraść mamy, a nie kupować od niego. Ty, on nie ma nic na zapleczu. Wszystko zabiorę zaraz później. Stop bully, please, co to... Ej, alarm, szybko! Co? Stop, ręce do góry! Jesteś naszym zakładnikiem! No dobrze, i ile ten pin trwa? O, doparty, proszę ładnie zapakować. Osłaniaj mnie, Maciek, ja go zastraszam cały czas. Co to było, ty? Rzucił pieniądze! Podniosłeś? Zabrałem! 2000! Ranga mi wzrosła, jestem teraz cwaniakiem na dzielni! Dobra, stary, biegniemy. Do fury. Gdzie masz swoją furę?
po drugiej stronie ulicy. To było nieprzemyślane. To bardzo nieprzemyślane. Wow, 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 wow. Gangsterzy do ciebie strzelają. Czemu gangsta jakaś strzela do ciebie? To jest gang żabki. Gang świeżaków cię chce do... No przecież to... Przepraszam, ty... Się nawin... Żabka i Biedronka Hinduska jest już spalona. Musimy pojechać gdzieś indziej. Niestety. Już idę po swoją furę i już cię odbieram, nie? Ja nie wiem, czy nie szybciej będzie mi, jak bez ciebie ten napad zrobię. Motyw jest taki, tu jest w ogóle kino. Co można w kinie zrobić? Można go okraść? Czy nie bardzo? Zobaczysz. Czy co się tam robi? Ogląda filmy? Nie. Nie, no spróbujmy pójść do kina, zobaczymy, co tam się wydarzy. Ogląda się filmy, czy co? YouTube'a puszczają player YouTube'a? Dzień dobry, jaki film dzisiaj puszczacie? Water Torture? Wow, jakiś horror jest. Omycił się, stary, to jest horror dla ciebie. Gość się mył codziennie, nie? Jestem. Aż w końcu umarł. Water Torture. No, jak Sequel 2? Let's do it all again. Co to jest? Co on robi? Co on robi? Temu z... Wow! To nie jest family friendly content! Jak on go zapycha od tyłu przecież! No nie, zasłania! Co ty masz takie... No jak zasłania? Trzyma go przecież! Zapycha go od tyłu! Ja pierdzielę, co to jest? A co ty robisz? Próbuję otworzyć bramę jakoś wejściową, ale nie da się. Tu się wchodzi. Kino jest zamknięte? Godzinę seansu od 10 do 22? No właśnie. Jaki bullshit! Jaki bullshit! Jak mam czekać niby do rana? No chyba was cycki swędzą. Dobra, idziemy gdzie indziej. Ale do dupy to jest. Ej, tu jest jakiś sklep, nie? Niedaleko nas i wygląda, że nie jest okradziony, więc idziemy tam w takim razie. O, takiego sklepu jeszcze nie obrabowaliśmy dzisiaj! Ale żyletka jest po drugiej stronie, idziemy sprawdzić to? Ja nie mam żyletki, ja mam za niski level chyba. Chodź tutaj. Co? Może ja będę mógł wejść i ty będziesz mógł ze mną wejść, bo będziemy mogli wejść. O, tutaj. Co? Możesz wejść? Ja big brain. O, ja wchodzę. Jak ty? A ja nie mogę wejść. No i co to ma być? Macie! To moja melina doporcjowana kokain. No i do meliny wlazł. A ja to co? Jestem, ale nie zdążyłem się przebrać. Wlatujemy do środka. Dlaczego mnie policjant ściga, że ty mi pyskałeś? Szybko, ręce do góry, ręce do góry. Dawaj mi No przecież ja go... Wypadł mi stąd, ja go zastraszam teraz. Szybko, pieniądze, 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 dawaj mi pieniądze. Dawaj, żomeczku. Sprawdź, czy czegoś nie ma na tym, na zapleczu. Na zapleczu? Już sprawdzam. Jakiś dziewczynek anime albo coś, co można by było ukraść. Co bardzo to dużo jest za bieda? Co to... Szybciej! Dobra, mamo, okej. Ona dole, bo safe. O! On karabin wyciągnął, musiałem go zastrzelić. Ulala. Ja nie wierzę w typa w ogóle. Dobra, okradłem go. Już nie mogę mu więcej ukraść. Co się tam dzieje? Ja wiem, co on robił w tej kanciapie. Co on robił? Zobacz. Oh my god. Jaki save ma? Czemu go nie da można otworzyć? Holy shit, not family friendly content. O, dzień dobry. Uciekamy stąd, Maciek. Uciekamy. O, shit, ile policjantów. O. O kurde, Sherlikan, ja nie przemyślałem tego. Ale dobry pomysł był, bo ja już nie jestem goniony przez policjantów, więc plan był dobry. Czyli wyszło. Czyli wyszło, tak, jej! Okradłem go i żyję wciąż! Ale dobry jestem w tą grę. Ja nie wierzę. Poczekaj, wiążę cię do Sherlikana, poznasz go osobiście po prostu. Kogo ty wiesz do mnie? Poczekaj. Żadnych fanów nie chcę widzieć. To są psychofani. Oni tak najpierw przychodzą i chcą, żebyś im autografy zostawiał, a potem, o, Sherlikan, usiądziesz mi na twarzy? Nie, ja się tak nie bawię. To może być jedna z nich, wiesz, ale... Nie chcę. No nie, mów mi, żeś kupił panienkę. Stary, what the fuck? To jest Sherlikan. Sherlikan to jest pani z ulicy. Chyba cię nie lubi. Ciebie nie lubi. Jak to mnie nie lubi? Jak to mnie nie lubisz? Powiedziała, że cię nie subskrybuje. Co? Co? Coś ty powiedziała? Respect woman! Respect woman! Dobra, wchodzimy. Lecą. O! Czemu w każdym sklepie robi Hindus? Pokemon. Dawaj jedzie mnie zobaczyć, tu. Calm down! Dawaj pieniądze! Mi tu do torba plastikowa! Najlepiej ekonomiczna, znaczy ekologiczna. Wiesz, o co chodzi? O kurde, ty nie chcesz, żeby ci Paczek wsadził palce do nosa. Dobra, o, już jednak. A nie uspałeś go. Co, gdzie on pobiegł? Dobra, zostaw go. Uciekamy szybko! Uciekamy! Uciekamy! A, strzelają! Strzelają! No strzelają! Maciek, szybko do samochodu! Siadaj do fury! No to siedzę, a ty? Szybko, bo jestem po stronie kierowcy. Uciekamy! Na plaży ich zgubimy! Ale normalnie wariaty są z tych policjantów. I teraz tak, ej, ten samochód jest do dupy, nie? Nie obrazisz się, jak będę leżeć. Nie, możesz...
Możesz nawet stać. No jaki samochód ten jest do dupy, nie? Jeździ się nim jak po maśle. 2000 dolarów żeśmy ukradli może. A oni kurde 10 helikopterów wysyłają do nas. Cholera jasna. Ej, trudno jest uciec kurde w GTA, jak się nie ma sprzętu. Trzeba było samolot podstawić, a nie samochód. Sprzęt mamy, samochód mamy. Dobra, tu wysiadamy i do wody. Dobra. Szybko, 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 na molo i do wody. Wolność! I zanurkuj. Głęboko. Tak. Jak się wypływa z wody? Jak się wypływa z wody? Oni chyba nas widzą. Nie no, serio, bo ja się utopię zaraz. Ej, bo mi powietrze... No do góry, jak do góry? Eską. Szarika. Aż się oplułem. Ej, helikopter jest. Możemy uciec helikopterem, siadaj. A, ty do swojego siadasz. No. Okej. Okay. Dobra, to uciekamy im. Lecimy na księżyc. Na no księżyc. Wiem, na samą górę ja robię. Też lecę za tobą. Znaczy mnie już nie gonią, ale będę ci dotrzymywał, wiesz, towarzystwa. A, no mnie tam próbują zestrzelić. Ej, jeszcze. Naprawdę oni lecą tak wysoko? No. Jakie wariaty, ty. To jeszcze wyżej. Ja nie wiedziałem, że w ogóle w GTA mogą tak wysoko lecieć. Oni naprawdę chcą na księżyc polecieć z tobą. Aha, już coraz bardziej rzuca mną. To już tak chyba oznaka, że to już... To wyskakujemy, chodź, wyskakujemy. I do wody lecimy. Ja wyskoczyłem. No do wody lecimy. A, też skaczę. Jak się wyciąga... A, spadochron, a zresztą nieważne. Do wody, musimy do wody trafić. A tu nie ma wody nigdzie. Jak? O, Houston? Już jest. No gdzie jest? Spadochron! Czemu ja mam tęczowy w ogóle spadochron? O co tu chodzi? Tu jest, a jest woda? Woda. Nie ma wody. Jest woda? Bardzo mało tej wody. O, o. No nie wierzę w to. Okej, moi kochani, na dzisiaj to wystarczy, to wszystko. Jeżeli odcinek wam się podobał, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę oraz subika. I widzimy się następnym razem w kolejnych odcinkach z GTA 5. Na razie, cześć!